Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Riki, jeden z naszych prezenterów w Radiu K69. Dzisiaj przychodzę do was z poradnikiem, otóż mianowicie jak prowadzić audycje grupowe na Virtual DJ w naszym Radiu K69 po prostu. Więc dobrze, słuchajcie, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że potrzebne wam jest parę programów. Po pierwsze jest to Virtual DJ, czyli program, którym w ogóle zrzucę Audacity, bo nikt mnie tam nagrywa w tle. Po pierwsze jest nam potrzebny Virtual DJ, ja mam wersję 7 Pro, dokładnie tak. Po drugie, co jest nam potrzebne? Po drugie są nam potrzebne Virtual Cable, czyli taki oto, czekajcie, to wam tutaj pokażę, widzicie czym nagrywam i w ogóle. Potrzebne nam są wirtualne kable, link do pobrania tego programu będziecie mieli w opisie oczywiście. I tak, słuchajcie. Przejdźmy na początku do ustawień tego właśnie naszych tutaj wirtualnych kabli, więc wchodzicie, jeżeli macie Windowsa 10, to wchodzicie, klikacie prawym na głośniczek, wchodzicie w dźwięki, jeżeli macie inny system, to po prostu musicie dostać się do odtwarzania i nagrywania. I teraz tak, wchodzicie, słuchajcie, w nagrywanie, kabel output, w właściwości, nasłuchiwanie i nasłuchujecie tego urządzenia. To jest bardzo ważne, żebyście słyszeli swoich znajomych, z którymi rozmawiacie, nawet wtedy, kiedy nie nadajecie ich na żywo, że tak powiem. No, więc to jest pierwsza kwestia. I to w sumie z ustawień kabli tyle. Teraz przejdźmy do ustawień wirtualnego DJ-a. Żeby nadawać w ten sposób z znajomymi, polecam ustawić sobie 6 deków. Chociaż w sumie wystarczą wam 4, ale ja polecam 6, gdyż na 2 ostatnie deki możecie sobie wrzucić jakieś dżingle z radia na przykład. Ale to już tam swoją drogą. Słuchajcie, musicie wejść w config, advanced config. Tutaj oczywiście sound setup wybieracie z outputsów advanced config. Wchodzicie w ten advanced config, nie wiem, przepraszam jeżeli źle to wypowiadam. Teraz tak, bardzo ważna opcja. Musicie dodać sobie wszystko tak jak mam ja. Czyli w line-in 4 dodajecie swój mikrofon, w master dodajecie głośniki, czyli to z czego ogólnie dźwięk słyszycie, a w line-in 3 dodajecie kable i wtedy tutaj ustawiacie tak jak ja mam i wtedy klikacie apply, ok i słuchajcie, ustawiliście właśnie naszego tutaj Virtual DJ-a pod to, żeby miał wszystko gotowe. Teraz w Mappersy wchodzimy. Jak widzicie, musicie tutaj znaleźć takie, zrobić 4 bindy łącznie. I ja te bindy wam wrzucę oczywiście w opis filmu. Przede wszystkim musicie tutaj właśnie stworzyć nowy. Jak stworzycie nowy, to wam się automatycznie zaznacza K-Learn i na przykład klikacie guzik, pod którym chcecie włączać mikrofon swój. Na przykład niech to będzie O. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ale no chyba dobrze. I tutaj w tą linijkę wklejacie to, co ja wam podam w opis. I teraz tak, ja sobie to usunę, bo to jest nam niepotrzebne. I jak macie, ja tutaj mam Z, X i kwadratowe nawiasy. Słuchajcie, to coś powoduje tak, że dek pierwszy ścisza się do 20%, czyli to jest ten dek. Już wam pokazuję, nie pokażę wam. To jest ten dek, na którym leci muzyka. Dek drugi to jest również dek, na którym leci muzyka. Dek czwarty to jest mikrofon i on się podgłaśnia na 100%. Ja wam zaraz wytłumaczę, o co z tym chodzi, z tymi dekami. Pod X-em macie także dek pierwszy podgłaśnia się do 50%, dek drugi też do 50%, a dek czwarty się wycisza, czyli mikrofon nam się wycisza. Tutaj te liczby macie w miarę do swojej dyspozycji, do swojego gustu. To jest po prostu głośność muzyki. Czyli te dwa bindy są wam potrzebne nawet jak nadajecie samemu. Teraz dalej. Ten bind na kwadratowy nawias wycisza muzykę, jak widzicie, z obydwu deków, ale włącza nam dek trzeci na 80%. Dek trzeci to jest nasz znajomy, to są nasze virtual kable, czyli nasz znajomy, z którym nadajemy aktualnie audycję. I to jest właśnie jego głos. A ten kwadratowy nawias zamknięty po prostu wycisza naszego znajomego, więc jeżeli chcecie wpuścić tylko znajomego, to naciskacie właśnie teraz otwarty nawias. On coś tam mówi i żeby go wyciszyć musicie kliknąć X-a i zamknięty nawias. To jest już do waszej dyspozycji, najlepiej przed audycją tak z 5 minut. Ogarnijcie sobie jak to wszystko działa. I to tak, to już by było na tyle z Mappersów. Teraz wam wytłumaczę jak wsadzić właśnie dźwięki tutaj na naszego Virtual DJ-a. Klikacie sobie tutaj na deku trzecim A, na deku czwartym klikacie sobie B. Przepraszam za psa. I teraz słuchajcie, macie tutaj takie dwa przyciski jak AUX. Oczywiście chodzi o to, że te deki są teraz tu i tu. To jest trzeci i to jest czwarty, widzicie dokładnie. I teraz te deki, klikacie sobie tutaj AUX i tutaj AUX. I teraz mnie słyszycie podwójnie, bo jestem również w programie. Ja się teraz wyciszam. Jak widzicie, zaspamowałem przyciskami. Ja tak robię, tak jestem po prostu przyzwyczajony. I to by było na tyle. Chwila cięcia. I już jesteśmy tutaj, jestem już tutaj dla was z powrotem. Tak jest, słuchajcie. No, teraz, żeby było słychać waszego kolegę, to najlepiej wejść z nim na jakiś program głosowy. Niech to będzie przykładowo taki nasz standardowy Discordzik. O, jesteśmy na Discordzie, nie patrzcie na to. Jesteśmy na Discordzie, wchodzimy na jakiś kanał, na przykład tutaj na mój kanał przykładowo. Jesteśmy tutaj na moim kanale. I teraz wchodzicie tak, w ustawienie użytkownika, głos i wideo, urządzenie odtwarzania, zmieniacie na właśnie kable. I teraz usłyszeliście dźwięk, że na kable właśnie nam się Discord przełączył. Gdy już nam się przełączył Discord na kable, to teraz będzie wszystko słychać w programie. Ja wam to zaprezentuję za pomocą, o nie, to odklikłem. Ja wam to zaprezentuję za pomocą bota, że tak się stało, czyli wchodzimy tutaj na komendy. Tak samo robicie z tym. Jeżeli chcecie, żeby waszego kolegę posłuchać, jak gadacie na TeamSpeaku, Mumble, na czymkolwiek, musicie właśnie wyjście dźwięku ustawić na nasze kable. Tutaj ustawić urządzenie do odtwarzania na nasze kable. Wtedy będzie wszystko chodzić poprawnie. Teraz tak, ja wam tutaj zaprezentuję przykładowo, niech będzie play, nie wiem, włączę tutaj blach, 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 tak przykładowo. Bot tutaj już do mnie dołączył. I ten bot sobie już tutaj powinien grać, tylko że ja go odciszę tutaj w naszym programie. I widzicie, bot już tutaj nadaje. Zaraz zrobimy go głośniej, żeby to wam dokładnie pokazać. Podgłośnimy naszego bota. I wyciszę Discorda, żeby było, że wszystko chodzi poprawnie. Gdzie jest Discord? A, no to nie, to kable jednak nadają. To wyciszę tutaj kable. Jak widzicie, dźwięk wydobywa się z programu, z naszego Virtual DJ'a. I tak na tym to polega. Teraz wyciszamy naszego kolegę. Teraz go z powrotem wpuszczamy. Wyciszamy, wpuszczamy. Teraz gadamy z kolegą i teraz go wyciszamy. I wszystko działa poprawnie. Więc no. Teraz ja to sobie muszę ogarnąć, ale to już po audycji. Tylko tutaj naszego kochanego bota wyłączę. Dobrze, słuchajcie. Więc to by było już na tyle z tego poradnika. Myślę, że poradnik wam się przydał. Albo jeszcze wam zaprezentuję tak, jak to działa tak już w praktyce. Więc wrzućmy sobie jakieś dwa utwory. I słuchajcie, leci sobie tutaj muzyczka. Leci sobie muzyczka, leci. Muzyczka się wycisza, włączamy kolegę. Kolega niestety jest już niedostępny, więc nic nie mówi. Ale ja go włączę. Czekajcie, włączę ponownie naszego kolegę. Niech sobie tutaj nadaje. Nasz kolega już tutaj dla nas powinien nadawać. Jak widzicie, już tutaj kolega zaczyna nadawać. Dokładnie tak. I teraz wyciszamy tylko kolegę. Nadajemy samimi. Włączamy kolegę z powrotem. Teraz zrobimy tak, że wpuścimy samego kolegę. Teraz go wyłączymy. No i widzicie, wszystko działa poprawnie. I nie ma z tym większego problemu oczywiście. Więc tak, teraz dziękuję wam już za uwagę. Myślę, że poradnik wam się spodobał, tylko tutaj jeszcze zrobię to, co mam sobie zrobić. Myślę, że poradnik wam się spodobał, że będziecie potrafili prowadzić wirtualne audycje. Jeżeli nie, to oczywiście ja was zapraszam na PMK, gdziekolwiek pomogę wam to ustawić. Trzymajcie się, cześć!